Jezus rozmawia z Nikodemem w nocy w Getsemanii. Czy jesteś Mesjaszem Pańskim, oczekiwanym, słowem Ojca wcielonym dla pouczenia i odkupienia Izraela według przymierza? Ty stawiasz mi to pytanie, czy też inni posłali Cię, abyś je postawił? Ja, ja, Panie, jestem w zamęcie, w moim wnętrzu trwa zawierucha. Przeciwstawne wichry i głosy, które sobie przeczą. Dlaczego ja, jako człowiek dojrzały, nie mam w sobie tej spokojnej pewności, którą posiada ten oto, prawie analfabeta i taki młody, pewności, która mu kładzie uśmiech na twarz, światło w oczy, słońce w serce. Jak wierzysz, Janie, że jesteś tak spokojny? O synu, naucz mnie twojej tajemnicy, Tajemnicy pozwalającej ci znać, widzieć i rozpoznawać Mesjasza w Jezusie z Nazaretu. Jan czerwieni się jak truskawka, potem spuszcza głowę, jakby chciał się wytłumaczyć, że powie rzecz bardzo wielką, i odpowiada prosto: Kochając. Kochając, a ty, Szymonie, człowieku prawy, stojący na progu starości, wykształcony i tak doświadczony, że skłonny raczej do doszukiwania się we wszystkim podstępu. Rozmyślając, odpowiada Szymon Zelota. Kochając, rozmyślając, ja też kocham i rozważam, a nie nabrałem jeszcze pewności, wykrzykuje nikodem. Jezus przerywa mu, mówiąc. Ja ci powiem prawdziwą tajemnicę. Oni potrafili się ponownie narodzić, z nowym duchem, wolni od każdego łańcucha, nie skażeni żadną ideą? I to w ten sposób zrozumieli Boga jeśli ktoś się nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego ani uwierzyć w Jego króla. Jakże ktoś może narodzić się ponownie, jeśli już jest dorosły? kiedy człowiek już wyszedł z łona matki, nie może nigdy więcej tam powrócić. Może robisz aluzję do reinkarnacji, w którą wierzy tylu pogan? Ależ nie, ty nie możesz mieć tego na myśli. Poza tym to nie byłoby ponowne wejście do łona, lecz ponowne przyjście w innym czasie. Nie chodziłoby zatem o ponowne narodzenie się teraz. Więc jak, jak? pyta Nikodem. Jest tylko jedno istnienie dla ciała na ziemi i jedno życie wieczne dla ducha poza tym światem. Nie mówię teraz o ciele i krwi, mówię o duchu nieśmiertelnym, który za pośrednictwem dwóch rzeczy rodzi się ponownie do życia przez wodę i przez ducha. Największy jest jednak duch, bez którego woda jest tylko symbolem. Kto się już obmył wodą, Musi się następnie oczyścić dzięki duchowi, dzięki niemu musi się zapalić i zajaśnieć, jeśli chce żyć na łonie Boga, tutaj i w wiecznym królestwie. To, co jest zrodzone z ciała, jest i pozostaje ciałem. Najpierw służy jego pragnieniom i grzechom, a potem umiera. To zaś, co zrodzone z ducha jest duchem, i żyje, powracając do ducha, który to zrodził i doprowadził do wieku duchowej doskonałości. Królestwo niebieskie będzie zamieszkałe tylko przez istoty, które doszły do doskonałego wieku ducha. Nie dziw się zatem, że powiedziałem trzeba się ponownie narodzić. Oni potrafili się narodzić na nowo, post zabił ciało. I kazał odrodzić się duchowi, kładąc własne ja na stosie miłości. Wszystko, co było materią, zostało spalone. Z popiołów wyrósł nowy kwiat duchowy, cudowny słonecznik, który umie się kierować w stronę wiecznego słońca. Starzec przyłożył się kierę uczciwej medytacji do pnia dawnego sposobu myślenia. I ściął stare drzewo, pozostawiając tylko kiełek dobrej woli, dzięki której zrodził się jego nowy sposób myślenia. Teraz kocha Boga nowym duchem i widzi go. Każdy ma swój sposób, aby dotrzeć do portu. Każdy wiatr odpowiada temu, kto umie posługiwać się żaglem. Słyszycie powiew wiatru i wykorzystując go, Możecie wykonać manewr, jednak nie potraficie powiedzieć ani skąd przychodzi, ani przywołać takiego wiatru, jakiego wam potrzeba. Duch przechodząc wzywa, ciągle wzywa, ale tylko ten, kto jest uważny, potrafi iść za nim. Dziecko zna głos ojca, a duch, który został zrodzony przez ducha, zna jego głos. Jakże się to może stać? Ty, nauczyciel Izraela, mnie o to pytasz? Nie wiesz tego? Mówi się i daje świadectwo o tym, o czym się wie i co się widziało. Otóż ja mówię i świadczę o tym, o czym wiem. Jakże będziesz mógł przyjąć kiedykolwiek rzeczy, których nie widziałeś, jeśli nie przyjmiesz świadectwa, które ci daję? Jakże będziesz mógł uwierzyć w ducha, jeśli nie wierzysz w słowo wcielone, Stąpiłem, aby ponownie wstąpić i wziąć ze sobą tych, którzy są na ziemi. Jeden tylko stąpił z nieba, syn człowieczy, i jeden wstąpi do nieba, Mając moc otwarcia niebios, ja, syn człowieczy. Przypomnij sobie, moi rzesza, by wyższył węża na pustyni, by uzdrowić chorych Izraelitów. Gdy ja zostanę wywyższony, będą uzdrowieni ci, których gorączka grzechu czyni obecnie ślepymi, głuchymi, niemymi, szalonymi, trędowatymi, chorymi. Ci, którzy uwierzą we mnie, osiągną życie błogosławionych. Nie spuszczaj głowy nikodemie, nie przyszedłem gubić lecz zbawiać. Bóg nie posłał swego Syna jedynego na świat po to, aby ci, którzy na nim mieszkają, zostali potępieni, lecz aby świat został przez niego zbawiony. Na świecie znalazłem wszystkie grzechy, wszystkie błędy, wszystkie formy bałwochwalstwa, ale czy jaskółka, która szybko fruwa ponad pyłem, może sobie zabrudzić pióra? Nie. Ona przynosi na smutne drogi ziemi tylko ślad lazuru, zapach nieba. Rzuca wezwanie, by wstrząsnąć ludźmi i pobudzić ich do podniesienia oczu ponad błoto, by pobudzić ich do podążania za jej lotem, prowadzącym ku niebu. Tak jest ze mną. Przyszedłem was zabrać ze sobą. Chodźcie. Ten kto wierzy w syna jedynego, nie podlega sądowi. Jest już zbawiony, bo syn mówi do Ojca słowa, Ten mnie kocha, jednak bezużytecznie wykonuje dzieła święte ten, kto nie wierzy. Już jest osądzony, bo nie uwierzył w imię jednego Syna Boga. Jakie jest moje imię nikodemie? Jezus. Nie, Zbawiciel, ja jestem zbawieniem. Ten, kto nie wierzy we mnie, odrzuca swe zbawienie i już jest osądzony przez wieczną sprawiedliwość. A sąd polega na tym, światłość została ci posłana, Tobie i światu, aby być dla Was zbawieniem. Jednak Ty i inni ludzie woleliście ciemność niż światło. Wolicie bowiem uczynki złe, do których się przyzwyczailiście, Niż dobre czyny, które On Wam ukazał. Należało je spełniać, aby stać się świętymi. Znienawidziliście światłość. Złoczyńcy bowiem kochają ciemności, by móc popełniać zbrodnie. Uciekliście od światłości, aby nie ujawniła Waszych ukrytych ran. To nie do Ciebie mówię, Nikodemie, ale taka jest prawda. Kara zaś dla jednostki i dla społeczności będzie proporcjonalna do potępienia. Do tych, którzy mnie kochają i wprowadzają w życie przekazywane przeze mnie prawdy, czyli rodzą się po raz drugi, przez narodzenie bardziej realne, mówię, żeby nie obawiali się światłości, ale przeciwnie, żeby zbliżyli się do niej. Światłość ta powiększa to światło, przez które byli początkowo oświeceni, to chwała wzajemna, która czyni Boga szczęśliwym w swych dzieciach, a dzieci w ich Ojcu. Nie, dzieci światłości nie obawiają się stanąć w świetle, przeciwnie, sercem i poprzez czyny mówią Nie, nie ja, lecz on Ojciec, on Syn, on Duch, dokonali dobra we mnie, im chwała na wieki, a z nieba odwieczny śpiew trzech kochających się odpowie w ich doskonałej jedności. Tobie błogosławieństwo na wieki, prawdziwy Synu pełniący naszą wolę. Ja nie gdy nadejdzie godzina, przypomnij sobie te słowa, by je zapisać. Nikodemie, czy jesteś przekonany? Nauczycielu tak, kiedy będę mógł jeszcze z tobą porozmawiać? Łazarz będzie wiedział, dokąd cię zaprowadzić, Pójdę do niego, zanim stąd odejdę. Odchodzę, nauczycielu, pobłogosław twego sługę. Niech pokój będzie z tobą. Nikodem wychodzi z Janem, Jezus zwraca się do Szymona. Widzisz dzieło potęgi ciemności. Rozciąga swą pułapkę jak pająk, łapie na lep i więzi tego, kto nie potrafi umrzeć, żeby narodzić się motylem dostatecznie mocnym, by rozerwać mroki pajęczyny i wydostać się z niej, unosząc na pamiątkę zwycięstwa, jak proporcje i sztandary zdobyte na wrogu jej strzępy błyszczące na złotych skrzydłach umrzeć by żyć, umrzeć by wam dać siłę umrzeć, Idź, Szymonie, odpocząć i niech Bóg będzie z tobą,